Dzień dobry Polsko, bardzo mocno spóźnili, bo mieliśmy być rano, potem mieliśmy być po 15, ale jesteśmy niemal o 17, ale jesteśmy. Jesteśmy u Romana, który Robek miał 2 dni temu urodziny. 51. Wszystkiego najlepszego, Roman. Dziękuję. 51-letni mężczyzna to dość dojrzały już życiowo człowiek, prawda? Tak. Jesteś dojrzały. Oczywiście. W swoim życiu byłeś ojcem, rodzicem? Nie. Nie byłeś. A masz sobie coś takiego jak szacunek do dzieci? Oczywiście. Okej, okay. Bardzo się cieszę, że masz sobie szacunek do dzieci. Bardzo się cieszę. Tak ma wyglądać nasze spotkanie. Dzisiaj planowaliśmy na godzinę 10.30, 11. Przejechaliśmy za tobą kilkaset kilometrów. Jesteśmy ECPU Polska. O Jezu, widzisz, przyjechaliśmy ci z życzeniami. Ale wiesz, co jest naszym życzeniem głównym? Żebyś odczepił się od dzieci. Ja nie jestem po takim. Nie jesteś. Nic złego nie pisałem. Fantastycznie. Roman, czy to jest twój komunikator? Tak, nic złego tej dziewczynie nie pisałem. A ile ta dziewczyna miała lat? 10 lat. To po co do niej zacząłeś pisać? Ja już nie pamiętam, czy ja zacząłem pisać. Romku, proszę. Okej. Kto zaczął? No dobrze, moja zaczęła. Do 10 lat. Ale nic obrzydliwego. Ale ja się nie pytam, czy ktoś coś obrzydliwego, tylko po co zapisałeś do 10 lat? No tak, może porozmawiać. A o czym? A nie wiem. A nie wiesz? No to co, zaszczepiłeś kogoś i nie wiesz po co? Nie, ale ja nie jestem pedofilem. No wam może chodzi, panu może chodzi, czy ja nagadywałem, żeby się spotkać. Nie. Romek, a czyje to jest zdjęcie? Takiego. Co to jest? Nie moje. Ale to jest w tej rozmowie, czyje to jest zdjęcie? Swoje jest wzięte. To po co wysłałeś zdjęcie z Facebooka dla dziecka? Czemu ukradłeś czyjąś tożsamość, podając się za tą osobę? Czemu? Nie twoje, dobrze. To zakładam też jest nie twoje, aczkolwiek jest z tych samych rozmów. Po co wysłałeś do 10-latki zdjęcie nagiego męskiego członka? Wiesz co, nie będę sprawdzał przez twój ale to jest ta rozmowa z Mają, 10-letnią Mają. A po co jej wysłałeś zdjęcie o takiej treści? Ja nawet nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobrze, Roman, lecimy dalej. Powiem tobie, że moja cierpliwość do ciebie jest dzisiaj bardzo ograniczona, dlatego, że tak jak mówię, jesteśmy spóźnieni 7 godzin. Fundacja CPU Polska to są wolontariusze z całej Polski. Nie znam. Mamy, nie znasz nas, ty już nas poznałeś. Wszyscy mamy rodziny, mamy domy. Musieliśmy w niedzielę przyjechać tutaj. Powinniśmy już być dawno w domach. Oczywiście. Żony łowców, dzieci łowców czekają. Ja nikomu krzywdy nie robię. Nie, no okej. Nawet nie śpię. Patrz, kolejne zdjęcie, które dostajesz do Mai. Kolejne męskie przyrodzenie. Nawet nie śpię. Cieszę się, niezmiernie. Kolejne męskie przyrodzenie. Nie wiem, też nie wiem. Ale to jest z tej rozmowy. Ty to wysyłałeś do Mai. Nie wiem, może ściągnąłem z Facebooka, nie pamiętam. Ja się nie pytam, skąd to wziąłeś, tylko po co to wysyłałeś? Nie wiem. Przypomnij sobie. Nie wiesz. Okej. Okay. To były zdjęcia, więc może przypomnisz sobie swoje słowa. Teraz sobie poczytamy. Romku, drogi. Ale tu dzieje strasznie. Zawsze dzieje. Zawsze dzieje, od morza. Nie. Jesteśmy nad morzem praktycznie. Nie, bo tu są góry. Nie, w górach to Romek, ja mieszkam, w Bieszczadach akurat. A tu są góry, tu jest wysoko, od morza. Stary, co ty wiesz o wysokich górach? No nie. Naprawdę, nie rozmawiaj nigdy z góralem o wysokich górach. Nigdy nie byłem. Ale dobrze, Romuś. Zdjęcia wysłałeś, nie wiesz czemu. To zapytam się może, czemu pisałeś do Mai? Mój puziolek ma chęć. Dziecko się pyta, piziolek, co to jest? Żeby cię ruchać. Masz 11 lat, kocham cię. Jezu, ja coś takiego pisałem. Jezu, Romek, no kurde, pisałeś. To teraz mi kopać, po co? To jest twój komunikator, który przed chwileczką żeśmy zweryfikowali. Roman, po co? Z iloma dziećmi jeszcze Państwo piszesz? Poza Mają. Chciałbym sprawdzić telefon. A kiedy ostatnio odpisałeś z Mają? Szczerze? Chyba dziś się odezwała. Nie, ty się odezwałeś.
Dziś to się zgadza, ale się ale coś wulgarnego było, nie było. Ale ja nie mówię o wulgarnym temacie. Zobacz, z matematyki jesteś w miarę bystry? Nie. Nie, ale myślę, że to zadanie policzysz. Ty masz lat 51. Maja ma lat 10. Ile was dzieli lat różnicy? Ogarniasz? Ogarniam, 42. No to powiedz mi... Dlaczego? Romku, napisałeś między innymi coś takiego. Do 10-letniej Maj. Rozbierz się i zrób zdjęcie. Chcę cię widzieć nago. Maju, a będziesz moją dziewczyną? Jezu, no też się kurde. No ja też. Ty pisałeś. Ty leczysz się na amnezję, na coś? Chciałem się psychiatrycznie dwa razy. Ale w związku z czym? Nie w związku, nerwowo chory, coś takiego. Ale nerwowo chory nie pisze do dzieci. No wiem. Zboczony pisze do dzieci. Nie, ja nie jestem zboczony, bo w tym się nie leczy. Nie jestem zboczony akurat. Okej. Okay. Więc ty jako zdrowy człowiek, niezboczony, piszesz do 10-latki, chcę twoją cipkę. Pokaż cycki. I wytłumacz mi teraz jeszcze jedną rzecz. Korespondencję z Mają nawiązałeś 23 listopada. Dzisiaj mamy 23 kwietnia. To jest 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy regularnie korespondowałeś z 10-letnim dzieckiem. Próbowałeś uzależnić je od siebie emocjonalnie. I kilka dni temu, po milionie próśb o nagie zdjęcia, o chęć współżycia z 10-latką, napisałeś do 10-letniego dziecka, że jeżeli nie pokaże tobie swojej nagiej cipki, tak pisałeś, że ją kochasz i idziesz się zabić, żegnaj. Roman, to jest ta rozmowa. To jest twój cytat. Nie. Roman, ale my to mamy udokumentowane. Dobrze, macie, ale ja wiem, komunikator... ja bym czegoś takiego nie pisał. To kto pisał z twojego komunikatora? Czegoś takiego bym nie pisał. Ale kto pisał? Mieszkasz z mamą, prawda? Nie. No, aha, mama mieszka w tamtej miejscowości sama, tak? Tak, a ja jestem tutaj na dozorze policyjnym. Na dozorze policyjnym tak. Jesteś. To co nabroiłeś? A to tam inna sprawa. Nawywijałeś. No widzisz. To taki niegrzeczny chłopak jesteś. Nie, nie, nie. No ty stary, za darmo dozorów nie dają. PH ja miałeś. Ja wiem, polskie więzienia pełne uczciwych ludzi są. Nie, nie, nie. Samych nie widzę. Domek, coś takiego napisałeś. My to mamy wszystko zarechizowane, inaczej byśmy do ciebie nie przyjechali i nie chcieli z tobą rozmawiać. A chcemy z tobą rozmawiać. To weźcie mnie do lasu i zabijcie. Nie, Domek, ty nie jesteśmy od takich rzeczy, stary, po co? Co ci las zrobił, żeby ciebie tam zostawiać? Roman, to nie o to chodzi. A pomyślałeś o czymś innym, że może to dziecko sobie zrobi krzywdę, bo je szantażujesz emocjonalnie? Tak. I kilka razy było, ją kasowałem z profilu, ona i tak, a ja nie miałem nigdy nic na myśli, czy mam takiego. No ale pisałeś takie rzeczy, no Romek, ja przeglądałem twój profil bardzo wnikliwie, masz ponad 3000 znajomych na swoim profilu. Który mi nie pisze tylko stronę? Tak, z czego z 3500 znajomych jest kilkaset małych dziewczynek. Ale nie piszę do nich, można sprawdzić. Ale po cholerę tobie teraz piszę kilkaset profili małych dziewczynek znajomych. Po co? To bym mógł panu inaczej to wytłumaczyć, bo to ktoś tu... A dobra, to już tam mniejsza od... Dobra, jest, ja później będę. Ale Romek, no chcesz powiedzieć, że co? Ktoś za ciebie dodaje tobie tych znajomych? Nie, dobra, po prostu. Czy mogę się, proszę? Romku, musisz chwilę zaczekać. Rozmawiamy w tej chwili na żywo. Poczekaj chwilę, my też naprawdę jesteśmy głodni, bo nie jedliśmy śniadania, czekając na ciebie. Chłopie, przejechaliśmy przez ciebie dzisiaj w ciągu opóźnionych 7 godzin kilkaset kilometrów, szukając ciebie. Wreszcie cię znaleźliśmy zupełnym przypadkiem. Zresztą widziałeś, że zawracamy za tobą. Umijaliśmy się przed chwilą. Jakbym wiedział, przecież mógłbym zwiać. To nie było powodu, nie mam powodu. Nie, się cieszę. Bardzo się cieszę. A powiedz mi, no bo mówisz, że to nie twój komunikator, być może ktoś się nie napisał.
to jest twój numer telefonu? Zobaczcie, są cyferki składające się na twój numer telefonu. Tutaj zaznaczone, tu. Czy to jest twój numer telefonu? Tak, 5. Tak? No to po co go podałeś? Nie wiem, nie pamiętam, czy z którego to w ogóle jest. To jest. No mam, ja ci powiem. Mam tutaj akurat datę w tej części komunikacji. Akurat tej daty w tym momencie nie widzę, bo to jest grubsza część rozmowy. Ale podajesz swój numer telefonu, dziecko. Po co? Nie wiem, może się. Ona chciała. Tak wszyscy coś chcą. Ale ja bym dziecko przybyty do. A matce? A za co masz na właśnie za niby. Zadęczanie się na własną matkę. No to jak to jest? Krzywdy byś nie zrobił, dziecku byś nie zrobił. To jest tylko ja jestem podejrzany. Tomek, zadam się jeszcze raz pytanie. Gdzie mamy tą resztę? Pokazywałem tobie zdjęcie młodego mężczyzny. Przed chwileczką. Powiedziałeś, że jest ściągnięte z internetu, chyba prawda? Tak. Łżesz. To jest twój kuzyn. To jest twój kuzyn. No, twój! Nie mam kuzynów. Nie masz kuzynów. Romek. Ale jaki kuzyn? Grzeczny jesteś. Ale które zdjęcie? Które zdjęcie? Tego młodego mężczyzny. A to jest Kamil, mojej siostry. No przed chwileczką powiedziesz, że wziąłeś to zdjęcie z internetu. No nie tak, wiesz, z internetu. Ale powiedziałeś, że nie wiesz, co to jest w ogóle. Czyje to jest zdjęcie? Teraz pojawił. No. A teraz kuzyna sobie przypomniałeś, który właśnie tu jest parę metrów stąd. Dobra. Romek, po co się pogrążasz? Ja się nie pogrążę. No dobrze, aresztujcie mnie, jeśli nie. Nie, aresztowanie jest policja. My jesteśmy od rozmowy. Roman, my jesteśmy od rozmowy z tobą, ale z racji tego, że to, co pisałeś, jak pisałeś, to jest przestępstwo. To jest przestępstwo. Masz dozór policyjny za inne przestępstwo, a to jest inne przestępstwo. To jest jakieś podejrzenie, nie? Bardzo uzasadnione. Bardzo uzasadnione. Nie. Dla ciebie. My mamy na ciebie taką teczkę z rozmowami z pół roku. Jest zabezpieczony twój telefon. Zdążyłeś go wyczyścić w czasie jazdy samochodem, czy nie? Nie, ja nie mam powodu. No, to tam będą kolejne dowody. No, państwo mi zabieracie telefon? Nie, my nie, policja. Policja, która tutaj za chwileczkę będzie. Okej. Okay. Bo naszym obowiązkiem, Romku, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego... Nie, to mi tak. Ale my się znamy, na szczęście. Na twoje nieszczęście my się znamy. Poczekaj proszę, do momentu przyjazdu policji niestety nie możemy ciebie spuścić z oka, zrozum. To jest dla twojego i naszego dobra. Ja wiem, ale... To tu pod tym cupem. No ale zrozum, jesteś... Proszę. Wysikaj się, zaczekamy. Poczekamy na ciebie. Kochani, musimy poczekać troszkę na Roman. Siła wyższa. Zachciało mu się do toalety. Siła wyższa. Siła wyższa niestety. Roman nam na chwilę szedł z planu filmowego, ale zaraz wróci. Zaraz zakończymy rozmowę. Chodź, Romku. Wstań sobie. Okej, dobra. Zadowolony? Nie. Nie? No myślałem, że jak się wysikł, to będzie zadowolony. Nie jestem zadowolony. Takich strasznie zależało. Takich zarzutów nie jestem zadowolony. No wiesz, sam sobie na nie zapracowałeś. Romek, tak jak powiedziałem, to co robiłeś wobec 10-letniej Mai, to jest artykuł 200 kodeksu karnego, który mówi o tym, że osoba, która udostępnia osobie małoletniej, czyli osobie poniżej 15 roku życia, materiały noszące znaki na pornografii, czyli na przykład gołe męskie członki, popełnia przestępstwo artykułu 200. Osoba, która osobie małoletniej proponuje współżycie, popełnia przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Nie znam się na przepisach. My się na szczęście znamy. Oczywiście. I o tym mówimy. Romek, tak jak powiedziałem, w związku z tym, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie co do twoich zachowań niewłaściwych względem
małoletniej osoby. Zmuszeni byliśmy powiadomić, z racji tego, że jesteś w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, zameldowania, powiadomić Komendę Powiatową Policji w Wejherowie. Nie tam, gdzie mieszkasz, bo wstępnie byliśmy tam, ale dotarliśmy do Wejherowa, znaczy do powiatu wejherowskiego. Powiadomiliśmy KPP Wejherowo o tym, że mamy materiał dowodowy, że jest tutaj taka osoba, która popełnia przestępstwo z artykułu 200. I rolą policji będzie właśnie już zabezpieczenie twojego telefonu, zatrzymanie ciebie w celu wyjaśnienia, gdzie złożysz kompleksowe wyjaśnienia szczegółowe. Zostanie właśnie przebadany twój telefon na tą okoliczność, sprawdzone bilingi telefoniczne i inne okoliczności. Wyobraź sobie, Roku, drogi mój, że w tym momencie zamiast mnie tutaj stoi ojciec tej 10-letniej Mai. Co byś mu powiedział? Przepraszam. Za co? Za głupotę. Ale głupotę kogo? Twoją. No ale co uważasz głupotą, że zaczepiłeś dziecko, czy... No tak, no niepotrzebnie, jak nie. No okej, ale w momencie, kiedy otwierałeś komunikator i wyszukiwałeś sobie jakieś tam dziecko, no bo zakładam, że interesowało cię właśnie dziecko. Akurat trafiło na Maję. Ciężko było wyszukać dorosłą kobietę? Ja wiem, Belmondo to ty może z urody nie jesteś, ale... Pa, śmiało. No? Pewnie, że pan. Na zdrowie. To akurat nie jest takie zdrowie. To nie pal. Będzie zdrowszy. Ja nie piję, nie palę, umrę zdrowszy. Roman, mówię, Belmondo nie jesteś, to fakt, ale nie o to chodzi. Myślę, że jakąś dorosłą kobietę byś pewnie sobą zainteresował, gdyby zaszła taka konieczność. To po co to dziecko? No wiem, od początku nie widziałem. Od początku wiedziałeś. Od pierwszej rozmowy, Romek, pokazywałem tobie... No, to jest w porządku. Ja no to wiedziałem. Romek, widzisz, na tym to polega, że no, ja mam. Dziecko się wypisało, kiedy pisałeś, że kochasz to dziecko. Dziecko to wypisało, że ja mam przecież 11 lat, mówiłam ci. Więc wiedziałeś, Romku. Rozmowa, która przebiega w szczerości, jest bardziej wartościowa. A ta rozmowa właśnie ma na celu to, żebyś ewentualnie spróbował umotywować, uzasadnić to postępowanie. Wierz mi, my nie robimy tego po to, bo nam się nudzi w życiu. Wiem. To jest nasza praca. Nie, to nie jest nasza praca. Nie? Nie, nam nikt za to nie płaci. My to robimy charytatywnie, my jeździmy po całej Polsce charytatywnie. Sajat, Skandynaw, Norris, żeby spotkać się z tobą, zostawili swoje żony, swoje dzieci. Nawet dziecka nie tam. A oni zostawili swoje dzieci, swoje żony. Nawet dziecka. Powinni być już o tej porze w domu. Nawet dziecka. Ale chciałeś. Nie. No to co, fikcja literacka. Książkę piszesz i chciałeś scenariusz jakiś ułożyć, film kryminalny. Może tu. Romek, pierdolec. Wiesz co, uwierzyłbym, gdyby to było przez jeden dzień, dwa, no dobra, były święta, jakieś to może trzy dni, ale sześć miesięcy? Od 23 listopada do dzisiaj? Przecież pisałeś jeszcze godzinę temu, półtorej, zjadłem obiad, idę do krówek. Zgadza się? Zgadza się. Wysłałeś zdjęcie? No, no przecież ja wiem, bo to przychodziło do mnie na żywo. No oczywiście. Bo mieliśmy wgląd w komunikator tego dziecka. Poza tym, że to dziecko z tobą korespondowało, ja, jadąc po ciebie, już miałem wgląd w ten komunikator. No ale widzi pan, sam pan widzi, że od pewnego czasu już nie było nic wulgarnego. A to nie o to chodzi. Samo pisanie z 10-letnim dzieckiem jest niewłaściwe. Dzieli was 41 lat życia. No tak, rozumiem. Jakby się bardzo, bardzo uprzeć, no może by i twoją wnuczką mogła być. No. 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 No tak, no nie będę nic mówił. Romek, teraz tak szczerze po chłopsku, po męsku. Ja wiem, że to może być trudna deklaracja, ale czy masz wrażenie, że ciebie pociągają dzieci? Nie. Nie? Nie. Czyli na przykład nie czujesz konieczności, potrzeby skorzystania z porady psychologa, seksuologa? Nie. 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 Wszystko jest okej. Okay. Nie, bo teraz jestem zainteresowany inną kobietą. A co zrobisz, jak ta kobieta straci przez to wszystko zainteresowanie tobą? Będziesz szukał dalej dzieci, czy dorosłych kobiet? Dorosłych kobiet. No można sprawdzić, szukam dorosłych. No nie szukasz, bo pisałeś jeszcze dzisiaj z dzieckiem. Chciałbym ci cholera wierzyć w to i... Tylko jakoś nie potrafię. No dobrze, pana sprawa. No nie moja sprawa, bo moją sprawą jest to, żeby... wszystkie dzieci w tym kraju chodziły po ulicach uśmiechnięte. Żeby... Ja dzieciom krzywdy nie robię. Dzięki Bogu, Roman. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Oczywiście. I nie zrobię.
Chciałbym w to wierzyć, ale na razie ja wiem, że 10-letnia Maja usłyszała, że przez to, że nie chcę sobie wysłać nagiego zdjęcia, to ty się zabijesz, bo ty ją kochasz. No dobra, odkochałeś się, nie wiem, mniejsza o to, ale napisałeś to do dziecka. 10-letnie dziecko, słysząc coś takiego, może czuć się winne, że zrobiło coś złego, chociaż nie jest niczemu winne. No tak. No tak. W związku z czym my jako ECPU Polska nie jesteśmy w stanie akceptować takich rzeczy, że jakiś dzieciak będzie chodził przytłoczony, zasmucony, zapłakany, bo jakiś pan na drugim końcu Polski się w nim zakochał. Nie zakochał. Ale tak napisałeś, kocham cię i się zabiję, bo ty nie kochasz mnie. No i dziecko ci pisze, ale ja mam 11 lat, a ty kontynuujesz dalej tą tyradę taką, gdzie próbujesz emocjonalnie to dziecko jakoś tutaj zmusić do pewnych zachowań niewłaściwych dla tego dziecka. Wiesz, gdybyś pisał do 18-19-letniej dziewczyny, to i tak jest dosyć duża dysproporcja wieku. No ale powiedzmy, w sensie moralnym, etycznym byłoby to akceptowalne. I przede wszystkim prawnym. Rozumiem. A ta sytuacja w sensie prawnym nie ma racji bytu. W sensie moralnym i etycznym mnie osobiście napawa obrzydzeniem. Ale to jest ja, to w tym kojarzysz. Ja mogę czegoś nie lubić. Rozumiem. Ta pani może czegoś nie lubić, ten pan może czegoś nie lubić. Zgadza się. No ale chyba nikt normalnie myślący i normalnie przechodzący przez to życie nie jest w stanie polubić i zrozumieć tego, że ktoś w twoim wieku pisze takie rzeczy. W ogóle zaczepia 10-letnie dziecko już. Pomijając nawet cały, wiesz, aspekt rozmowy, która była taka, jaka była i dotyczyła seksu, erotyki i innych rzeczy, to już pomijam. Ale sam fakt nawet zaczepienia 10-latki naprawdę jest sam w sobie po prostu, jest tak przerażający dla mnie, że wiesz, no nie wyobrażam sobie. Ale sam pan zauważy w tych telefonach, że od pewnego czasu już się nic nie wysyłałem, ani... Nieważne, nie, Romek. Oczywiście. Nieważne, bo przez pół roku podtrzymywałeś, budowałeś więź emocjonalną z 10-letnią dziewczynką. Nie, po prostu chciałem popisać. Kurde, no Romek. Dobrze, ja się... Ale nie, ja jak chcę popisać, ja też korzystam z internetu. Namiętnie wręcz, nałogowo. Jak chcę popisać, wierz mi, jest tyle samotnych kobiet, a na upartego, jak chcesz być takim, wiesz, fafarafa, to sobie nawet mężatkę możesz poderwać. Takie też są sieci, które są chętne chociażby do rozmowy. Nie jestem żadnym fafarafem. Ale nie mówię, że nawet gdybyś chciał, to nawet, wiesz, idąc na taką adrenalinkę i mały hardcore, to nawet mężatkę mógłbyś sobie skrywać, poderwać napisanie. Ale nie 10-latkę. No, rozumiem. Romku, czekamy na policję, bo naszym obowiązkiem jest przekazać ciebie w ręce policji całego i zdrowego. Naszym obowiązkiem jest dbać o twój stan zdrowia, żeby tobie się krzywda nie stała do momentu przyjazdu policji. Dlatego ta nasza rozmowa się trochę przeciąga. Mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś dojedzie. Co prawda, zaszyłeś się w pięknym miejscu, ale w ogromnym odludziu. To znaczy musiałem przyjechać. No, ja nie wnikam. To, wiesz, no, staram się nie wnikać w twoje prywatne rzeczy. Aczkolwiek jest odludzie i dojechanie tej faktycznie... Znaczy nie zaszyłem, tylko nie miałem gdzie jechać, to musiałem tu. Okej, okay, ale siostry, miejsce jest piękne, aczkolwiek bardzo odludne. No odludne. No, asfaltu to tu chyba nie widziano nigdy. Nie, i nie będzie. No, nie wiem, dojechanie tutaj kosztowało naszego busa sporo wysiłku i trudu. Na pewno. Ale dotarliśmy. No to do toalety, dobra. Spokojnie. Roman nam znowu poszedł na siku. Słuchajcie, czekamy, bo jesteśmy naprawdę w takim wydmuchowie, dosłownie wydmuchowie. Jesteśmy w takim paskudnym wydmuchowie. Wieje, mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę dobry i słyszycie. Pozwolę sobie na odrobinę prywatną, ale muszę. Bo jak wiecie, mamy tutaj trzech nowych mówców. Balda, Sajada, Skandynafa. Młode, fajne chłopaki z fajnymi żonami, z fajnymi dzieciakami. Obiecali im, że będą w niedzielę, powiedzmy około 13 w domu. No ale Romuś taki psikus nam zrobił, że jest godzina 17, a my dopiero z Romanem sobie rozmawiamy, czekają nas jeszcze procedury, zawiadomienie, dowody. Także ja tutaj usprawiedliwiam chłopaków. Pewnie im się i tak po łbach dostanie, jak wrócą do domu, ale to już mnie to ominie. Zobacz, jakie fajne chłopaki, pewno wałkami od ciasta przez ciebie po głowie dostaną.
żon. No tak, ale przez ciebie. No przeze mnie. No przez ciebie. A mogliśmy. Przepraszam panu za to. Mogliśmy ten temat mieć załatwiony o 10 rano, jak planowaliśmy, no ale nie wyszło. No. Ale przynajmniej dzięki tobie... Nie byłem w domu, bo nie mogę być w domu. Rozumiem, Romku, ale przynajmniej dzięki tobie zwiedziliśmy kawał polskiej, po Polski i tutaj okolic morza. Dla mnie, człowieka z gór, bardzo miły widok, tylko nie trochę cieplej niż tutaj. Tutaj jest zimno. No czekamy, nie wiem czy policja, zaraz zobaczymy, czy Nowis ma łączność. Przepraszam, bądź chwilę cieplej. Czy ktoś widział Nowisa? Masakra, Robert, jest takie wydmuchowo, że powiadomiliśmy policję, ale faktycznie to jest wejherowa, to się jedzie. No kawałek czasu się jedzie, dobre pół godziny. No to w tym nozinie to już korek, nie? No tak, bo COVID faktycznie też nie zgadza. Dojechanie tutaj tymi lasami przejechać do was. To powiem ci szczerze, że jakbym chciał faktycznie się schować przed światem, to... Ja się nie schowałem. Ale nie, gdybym chciał się schować przed światem, to faktycznie, tu się można schować. Piękne miejsce. No siostrę, takie gospodarstwo małe. No ładne, ładne miejsce. Ty, a nie będzie ci trochę wstyd przed siostrą? No wiesz, jestem nienormalny. Znaczy mówisz, że jesteś normalnie nienormalny jesteś, tak? A nie myślisz, że to jest taki trochę sposób na życie, udawanie normalnego? Że tak nie, jest wygodnie. Nie udaje. No dobra, ale to jak jesteś normalny, siostra to wie. Jakaś tam kosa z mamą się zrobiła. Pewnie no, z mamą to ja ci z sąsiadem. To jak to się stało, że jakaś tam, mówisz, dorosła kobieta, dojrzała się tobą, zainteresowała? No zainteresowała. No ale jesteś, mówisz, nienormalny. Strzelska. A to co myślisz, że ona... I pisze z nią, można sprawdzić. Nie, no to ja nie, wiesz, ja nie jestem od dorosłych kobiet, jestem od dzieci. Ja od dzieci nie mam. Nadzieję, że już po tej rozmowie nie będziesz miał. Siostra ma też córkę, ma syna. Ja z nimi, oni jadą gdzieś sprawę załatwić. Ja z nim zostaję sam. Jest kuzyn, którego zdjęcie wykorzystałeś. Jego nie ma, jest na granicy. No myślę, że nie byłby szczęśliwy, jakby się dowiedział, że wykorzystałeś jego zdjęcie, podając się za niego. A jesteś w sumie, wiesz, z fizjonomii trochę podobni, no tylko że on jest gładszy, bo młodszy. U ciebie czas na twarzy wyorał trochę problemów. To widać. I to jest przykre, wiesz, bo miałem już przestępstwo za tytuł 20 lat, posługiwanie się cudzą tożsamością, cudzym wizerunkiem w celu popełnienia przestępstwa, a tak to trzeba traktować, to jest również przestępstwo. No ale od tych rzeczy jest policja i prokurator. Mam nadzieję, że ta policja zaraz dojedzie, bo ciągnie po rajstopach mi tu strasznie, powiem to szczerze. To może do samochodu wyjdzie? Nie, bo w samochodzie mam straszny moment, bo samochód jest naszym domem. Nie jestem przyzwyczajony. A my nie, no ale nie mamy innych warunków, więc tak jak jesteśmy w trasie, a muszę ci powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy u ciebie i przewidzieliśmy ciebie rano i powrót do domu, ale wczoraj byliśmy u takich dwóch Romków, w cudzysłowie dwóch Romków jak ty, bo byliśmy u Jarka i u Jacka, którym się też tak w życiu nudzi i też nie wiedzieli, dlaczego piszą do dzieci, ale w innych częściach Polski akurat. No i wylądowaliśmy sobie dzisiaj tutaj nad morzem i mówię, dzięki tobie żeśmy zwiedzili kawał nadmorskich terenów. Co za zwiedzanie. No też tak mówię. No tak jak ci mówiłem, koledzy woleliby z żonami, dziećmi posiedzieć. Ja też bym wolał z moim synem pewnie pobyć w domu. Oczywiście. A jestem u ciebie. No ale co zrobić? Nie mam wiedzy, nie mamy w tym momencie łączności, jak daleko jest policja. Ile nam to jeszcze potrwa? Też nie chciałbym tego na siłę przeciągać. W sensie takim, że pogoda. No już próbuję się skontaktować raz jeszcze, gdzie jest, jak daleko jest radiowóz, bo jednak ta nasza rozmowa już chwileczkę trwa. Zazwyczaj policja jest dosyć szybko, ale tutaj faktycznie dojechać jest ciężko, plus zino, te dwa ronda tam remontowane. No to i... Trójkę robią. No coś tam robią, jednak coś tam robią. Ja to też proszę, coś nie jedzie po drodze. Bo prawdopodobnie nieco szybciej zakończymy nasze nagranie w oczekiwaniu na policję, bo faktycznie się chyba schowamy do busa, bo jest... Strasznie zimno. No nie jest, jest tutaj zawsze ciągnie. Strasznie tutaj wieje, ale jeszcze ja wieje zimno. Ja mieszkam tam 60 km stąd, to tam jest wiosna, a tu śnieg. Nie, no mówię, że mieszkasz tu, a nie 60 km. Nie, ja tu przebywam. A, rozumiem. Okej, dobra. Nie mogę się zbliżyć do domu na 50 metrów. No, sam sobie to, na to czymś zapracowałeś. Ja nie wnikam. Nie, ja. Nie, nie, Roman, ja nie wnikam. Ja wiem, pan nie jest policji. Ja nie wnikam. Ja w to nie wnikam, nie chcę to wnikać. Pan tu jest w innej sprawie. Tak jest, dokładnie tak.
wiesz, nic nie dzieje się bez powodu. Tak jak bez powodu nie jest nasza wizyta tutaj, to bez powodu nie jest to, że nie jesteś w domu, nie możesz się do niego zbliżać. A ten skrót, co to jest? ECPU? A to tak nic nie znaczy, po prostu takie literki. Na pewno się znaczy. No właśnie, że nie, ale możesz wymyśleć, spróbować. R nie ma, czyli tu Romana nie wymyślimy. No nie wiem. Jak masz jakiś kreatywny pomysł, to możesz wymyślić rozwinięcie skrótu. Może wykorzystam, ale nie znaczy nic, absolutnie nic. Roman, prawdopodobnie zakończymy chyba nagranie szybciej, niestety, bo mówię, oczekiwania policji w tych warunkach będzie dla nas trochę trudne. To nie zmienia faktu, że czekamy na policję. No, ja też nie chcę, żeby tu państwo mają. Znaczy nie, my i tak musimy tutaj z tobą czekać. Ja wiem, ale możemy wejść do busa. Niezależnie, tak jest. Niezależnie od nagrania transmisji na żywo, jak widzisz, wyposażeni jesteśmy w kamery nasobne, więc i tak cała ta sytuacja jest cały czas nagrywana z odrębnych źródeł. Teraz takie przepisy. Tak jest, dotyczy to twojego i naszego bezpieczeństwa. W związku z czym najprawdopodobniej w tym momencie zakończymy nasze nagranie po raz pierwszy, a muszę tobie powiedzieć, że od półtora roku, kiedy poruszamy się po Polsce, to już jest na grubo ponad 100 takich rozmów. Po raz pierwszy zeszło nam tak długo rozmawiać, ale tak jak mówię, no dojechanie tutaj to jest naprawdę... Ewa! Chodź no. No to poczekaj, no z siostrą za chwileczkę porozmawiasz. Ja poczekaj, nie chcę z nią rozmawiać. Co, no papierosów ci brakło? No bo nie wiem, czy wrócę, nie? Skąd mogę wiedzieć? 4-8 na pewno sobie spędzisz w cieple za kratą, to jest pewne, Romek. Czy dłużej? Nie wiem, to już będzie o tym decydował prokurator, ewentualnie sędzia. Poczekaj. Ja tylko tu jej podam. No dobrze, podaj siostrze. Słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy bardzo, bardzo grzeczni. Romek sobie chodzi na siku, poszedł sobie do siostry. Ja wam pokażę, Romku wróć tutaj, ja wam tylko pokażę, słuchajcie, to jest takie, to jest w środku lasu, drogi nie ma, asfaltu nie ma. Jest tutaj strasznie. Kochani, z racji tego, że tak jak mówię, no czekamy z Romkiem i czekać będziemy z Romanem, ale zakończymy to nagranie, dlatego że jest zimno. Idziemy się po prostu schować do ciepłego. Policja jest powiadomiona tylko przez te dojazdy tutaj. Wejherowa niestety to długo trwa. Także grupa ECPU Polska na dzisiaj po tym pracowitym weekendzie kończy pracę tutaj nad morzem w powiecie wejherowskim. Kończymy na dziś. Za parę godzin ruszamy w drogę powrotną do domu po dopełnieniu czynności procesowych. Ruszamy do domu. Dziękujemy za wspólny weekend wszystkim tym, którzy byli z nami i nas oglądali. To był Romek, przyjaciel 10-letniej Marii. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym ich przyjaźń definitywnie zostanie zakończona. Na pewno.